Droga do Warszawy na Terespol na początku lat 2000 była dość niebezpieczna. Niebezpieczne dla samochodów osobowych tiry, przemierzające trasy z byłych Republik Radzieckich na zachód i z powrotem, szmuglerzy nielegalnych towarów, szmuglerzy ludzi. Pewnego sierpniowego dnia roku 2004, tego samego roku, w którym Polska wchodziła do Unii Europejskiej, ostatecznie odcinała się od wschodnich wpływów. Pewien mało znany szerszej opinii publicznej urzędnik państwowy jechał akurat swoim samochodem wspomnianą trasą. Tego dnia nie miał szczęścia. Został ze swoim autem zmieciony przez ciężarówkę jadącą na fałszywych białoruskich numerach. Jego opal został zepchnięty pod nadjeżdżającą z naprzeciwka cysternę. Tym kierowcą samochodu osobowego był Marek Karp. 52-letni wtedy specjalista od spraw wschodnich. Założyciel jednej z najważniejszych dla Polski, a później także choćby dla NATO, instytucji badającej sytuację w krajach byłego ZSRR i Azji. Człowiek wysoce niewygodny dla spadkobierców sowieckiego imperium. Marek Karp przez miesiąc leczył się w szpitalu MSW w Warszawie. I gdy wydawało się, że wyjdzie obronną ręką z tego groźnego wypadku, zmarł nagle na zakrzep krwi. Szukająca sensacji prasa pisała, że tamten wypadek nie był przypadkowy, że okoliczności śmierci nie zostały do końca wyjaśnione, że Karp był niewygodny czy to dla Gieru, czy to dla białoruskiego KGB. I przed śmiercią próbował coś jeszcze przekazać najbliższym. Czy szef jednego z najważniejszych ośrodków, tak zwanego Białego Wywiadu w Europie Środkowej, mógł być wtedy ofiarą zamachu? Postaramy się odpowiedzieć także i na to pytanie, ale postaramy się przede wszystkim przybliżyć, czym był sam Ośrodek Studiów Wschodnich, jak powstawała ta instytucja, tak zwanego Białego Wywiadu, której praca była szalenie ważna dla naszego kraju wychodzącego 20 lat temu z radzieckiej strefy wpływów i próbującego pociągnąć za sobą także i były sowieckie republiki, w tym Litwę, Białoruś czy Ukrainę. O tym w dzisiejszym odcinku, a jego partnerem jest wydawnictwo Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka doskonałego dziennikarza Andrzeja Brzezieckiego z Mierzyciarszynem, Marek Karp, i ośrodek studiów wschodnich. Autor będzie gościem tego odcinka. No i dzień dobry, jest ze mną Andrzej Przedziecki, witam Cię Andrzeju. Cześć, dzień dobry. I to nie pierwsza wizyta Andrzeja w historii, jakiej nie znacie. Ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że duże emocje, duże też kontrowersje wzbudził nasze, wzbudziło nasze ostatnie spotkanie o Strudzie 46, gwałt i rabunek, co, przy, co przynosiła Armia Czerwona w Polsce. Nadal się klika, nadal wywołuje żywe emocje i ciekawe, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe komentarze, także wspomnienia e, wspomnienia użytkowników YouTube'a o tym, jak ich dziadkowie czy babcie przeżywali wejście wyzwolicieli. Ciekawe jak, dzisiaj be, jak będzie po dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o, o tą dyskusję, chociaż dzisiaj bardziej, dzisiaj chyba nic takiego kontrowersyj, kontrowersyjnego nas nie czeka. Jesteśmy w gościnnych progach ośrodka studiów wschodnich. Rozmawiamy o Twojej książce, o książce, która opisuje działania bardzo ważnej instytucji z punktu widzenia ostatnich dekad już niepodległej Polski. A to jest monografia Ośrodka Studiów Wschodnich, czy to jest monografia Pana Marka Karpia, czyli założyciela Ośrodka Wschod Studiów Wschodnich? To pierwsze pytanie, ale drugie też, yy, skąd, ten dziwny, to skąd to dziwne słowo w, tytu, w tytule, bo przyznam się bez bicia, że musiałem sprawdzić, co to jest ten arszyn. Tak, arszyn, to zaczniemy od drugiego pytania. Arszyn jest jednostką miary. W dawnej Rosji był. Jest to nawiązanie do wiersza rosyjskiego poety Jutczewa, który tak uzasadniał właśnie rosyjską inność, że Rosji się nie da zmierzyć ani pojąć rozumem, ani właśnie ludzką miarą, że to jest coś innego i stąd się wzięło, to jest jakby kolejny element tej rosyjskiej duszy, która jest taka nieodgadniona i każe Rosję e, inaczej postrzegać. To jest, z jednej strony jest no takie ładna metafora, z drugiej strony to często służyło Rosjanom za wymówkę, dla różnych jakby odstępstw Rosji od reszty świata, no bo oni mówili, no właśnie, to jest nasza rosyjska dusza, no u nas to musi być inaczej, nie może być tak, jak u was w Europie. No, a ja uważam, że właśnie takie analityczne instytucje, jak Ośrodek Studiów Wschodnich, o którym będziemy rozmawiać, jednak próbują przyłożyć w miarę racjonalną, w miarę rozumu do Rosji, bo też Rosja jest uczestnikiem gry i należy ją dokładnie traktować tak jak inne e, państwa. Oczywiście książka nie traktuje tylko Rosji, traktuje o no, instytucji, który bada cały Wschód, e, więc to, to jest też o innych państwach. No ale w tytule zawsze musi być jakiś skrót myślowy duży. Natomiast jest to książka zarówno o Marku Karpiu jak i o środku, jakby o całym środowisku, bo to, to nie instytucja to brzmi tak sucho i trochę drętwo. Natomiast to jest bardzo żywe zawsze od początku było środowisko ludzi z jednostkami bardzo takimi barwnymi umysłami o szerokich horyzontach. Ale oczywiście, Karp, jako twórca Ośrodka Studiów Wschodnich i wieloletni dyrektor, który nadał charakter tej instytucji, no jest taką osobą pierwszoplanową. Patrzę na Twój pokaźny dorobek związany z tematyką wschodnią, z tym, to ciebie również interesuje to, co się dzieje za Bugiem. Czy miałeś do czynienia w jakiś sposób ze środkiem Studiów Wschodnich w poprzednich latach? O i tak. Um, oczywiście. No. Ciężko teraz pokazać Polaka, który się nie interesuje tym, co się dzieje na wschodzie, bo nie da się po prostu nie. No ale na początku lat 2000 to nie było wcale takie oczywiste. To nie było takie oczywiste, bo był ten pęd na zachód, tak, że się idziemy, maszerujemy do Unii i o tym wschodzie możemy zapomnieć. I ja się za, no, od wielu, wielu lat interesowałem wschodem, byłem też dziennikarzem piszącym na te tematy, a Ośrodek Wschodni czy studiów wschodnich oczywiście znam od wielu lat i jest to instytucja, z którą jestem, mogę powiedzieć, zaprzyjaźniony i na różnych, przy różnych projektach, czy współpracowałem z ludźmi z Ośrodka Studiów Wschodnich, więc nie jest to dla mnie środowisko obce. Um, też jakieś takie, powiedziałbym, przyjaźnie, czy, czy, czy starszych pokoleń, z którymi ja współpracowałem. Mam tu na myśli głównie Krzysztofa Kozłowskiego, um, o którym też książkę pisałem. Um, no to był jeden też, jakby z tych ludzi, którzy pomógł utworzyć Ośrodek Studiów Wschodnich. Ośrodek Studiów Wschodnich to jest ośrodek zajmujący się tym, co za wschodnią granicą, jak sama nazwa wskazuje, chociaż nie do końca. O tym, o tym, o tym jeszcze za chwilę, o, o to jeszcze zapytam. Ale w tej książce pojawia się takie pojęcie Biały Wywiad. Czym był wtedy Biały Wywiad, i czym dziś jest w dobie szerokiego dostępu do informacji i tego, że praktycznie wszystko możemy znaleźć? Tak, idea ośrodka to była idea instytucji, która bada wschód, ale ponieważ każdy państwo ma wywiad i Polska miała wywiad. Wtedy rzeczywiście ten wywiad miał utrudnione działanie na wschodzie, dlatego że po pierwsze przez lata PRL-u był ukierunkowany na szpiegowanie zachodu, na dwa, że był dość znany partnerom do niedawna ze wschodu, więc źródła informacji trzeba było budować od nowa. Należy, żeby nie powielać wywiadu, który się musiał sam sprofesjonalizować, pomyślano też o takiej jednostce, która no, zrodziła się w kręgu służb specjalnych, ale w pewnym momencie wyewoluowała w jednostkę analityczną. Biały Wywiad to jest Wywiad, który nie, nie wykrada dokumentów um, śpiącym dyplomatom, nie włamuje się do sejfów ani szaf, nie szantażuje nikogo, nie szpieguje. To jest Wywiad, który operuje na źródłach jawnych, dostępnych powszechnie. E tak jak dokumenty, prasa, książki, wypowiedzi w mediach, ale też rozmowy czy własne obserwacje analityków, którzy jeżdżą na wschód i wyciąganie z tych wniosków. Rzeczywiście czas się zmienia i o ile w latach 90. kluczowe były nawet podstawowe informacje, ja czytając dokumenty z lat 90., byłem zdziwiony, że tak naprawdę przecież w sumie niedawno ale taka informacja, kto jest wiceministrem w jakimś państwie wschodnim, to wcale nie była taka informacja, którą można było zdobyć. Tak? Teraz to internet to robi, w trzy sekundy na telefonie możemy zdobyć taką informację, a wtedy jeśli ktoś nie ma dostępu do lokalnych czy, czy gazet stamtąd, no, mógł nie wiedzieć, się jaki jest nowy minister, a na przykład jechała delegacja mm, powiedzmy, do Gruzji, no, i taka wiedza była potrzebna. Więc te, y, pierwsze takie notki y, ośrodka studiów wschodnich często w ogóle zawierało podstawowe informacje dotyczące powierzchni państwa, ludności, stolicy, kto jest y, y, władz, waluty. E, ośrodek y, potęgo ośrodka były baz danych wtedy y, komputerowe. Które tworzono, zapisywano tam wszystkie informacje, i dość szybko potem można było to był taki prewyszukiwarka, pre chociaż bez jeszcze połączenia ze światem dość szybko można było wyciągnąć jakieś dosie polityka, czy informacje dotyczące jakiegoś zjawiska. Potem ośrodek, jak słusznie zauważyłeś, no stanął przed problemem tego, że ta informacja stała się powszechna, nie? bo jednak internet otworzył nam dostęp, natomiast kwestia selekcji informacji Rozróżniania fejku od niefejku, yy, weryfikacja to analiza przede wszystkim tego i wyciąganie wniosków, no to właśnie jest to, co teraz jest konieczne, żeby w gąszczu tej nadinformacji yy, jednak wyciągnąć ziarno prawdy. No ale nadal ciągnę wątek Białego Wywiadu. Jak ten Biały Wywiad realizowany tutaj przez tę ekipę, która pracuje tutaj i ośrodek chyba studiów wschodnich, to jest rówieśnikiem w ogóle Trzeciej Rzeczypospolitej, prawda? Więc jak ta ekipa pracująca tutaj w środku w studiów wschodnich przyczyniła się do takich konkretnych rzeczy? Tam w twojej książce jest trochę takich, takich informacji, że oni rzeczywiście potrafili zdobyć cenne informacje. Dokładnie, dokładnie tak. Zdobywali cenne informacje i też rekomendowali ważne rzeczy. To, że np. Marek Karp właśnie tworząc ośrodek przyjaźnił się też z przywódcą Litwy, która się ty wbijała na niepodległość, ale która miała trochę pretensji do Polski, pomógł Polakom i Litwinom się porozumieć. To, że analizy Bogumiły Berdychowskiej dotyczącej Ukrainy wskazały na potrzebę uznania tego państwa i Polska rzeczywiście jako pierwsza na świecie uznała Ukrainę, co Ukraińcy pamiętają i co było cenne. Um, ośrodek informował o wielu ym, zagrożeniach czy o, o wielu ym, procesach, które zachodzą na wschodzie i mogą w potencjalny sposób wpływać na Polskę, czy to negatywnie, czy pozytywnie, właśnie wyciągając informacje. Wystarczy na przykład podać świetną y, analizę y, żyjącego już Stanisława Zapaśnika, który na długo przed atakami na World Trade Center um, ostrzegał, że w tym biednym, górzystym, zapyziałym Afganistanie jest organizacja, która no, dokonuje już wcześniej przecież zamachów, bo Al-Qaida robiła zamachy, ale nikt nie myślał, że uderzy samo centrum um, zachodniego świata w Nowy Jork, tak? A on o tym pisał, że, że Stany Zjednoczone są głównym celem. No niestety on to napisał, OSW chciał to rozpropagować, ale też um, no, świat polityki czy administracji reaguje na to, co jest teraz potrzebne, a nie. No i ta analiza gdzieś tam się zapodziała w szufladach decydentów, co zresztą nie jest wyjątkiem, bo amerykańskie wywiady też miały w sumie po factum się okazało pełną informację o zagrożeniu, a, a do zamachów doszło. A więc to pokazuje, że, że, że ośrodek potrafił wychodzić naprzeciw takim zagadnieniom. Tak samo w przypadku na przykład katastrofy okrętu podwodnego Kursk, kiedy analizy z ośrodka byli w stanie w sumie rozgryźć zagadkę, dlaczego ta akcja ratunkowa tak przebiega ani inaczej i co Rosjanie właściwie chcą odkryć, a to tylko dlatego, że właśnie systematycznie sprawdzano komunikaty różnego rodzaju i znaleziono, że na Kursku jest dwóch cywili, inżynierów z jednego z zakładów produkcyjnych, produkującego konkretny rodzaj broni no i wniosek był taki, że prawdopodobnie była to nieudana próba, test tej broni, tak, która doprowadziła do, do katastrofy. Um, więc takich przykładów możemy wymieniać bardzo dużo. Ale chyba ten przykład, który jest najważniejszy, to jest to, coś, z czego dzisiaj sobie troszkę jako społeczeństwo nie zdajemy sprawy, bo przeszliśmy, że oswoiliśmy się z tym, że, że Putin jest agresywy, agresywnym dyktatorem, który zaatakował Ukrainę, ale jednak na początku lat 2000, myślę, że 20 lat temu, to sporo z tych opracowań um, Ośrodka Studiów Wschodnich, sporo tych ludzi, którzy się Wschodem zajmowało, miało przypiętą łatkę rusofobów. Tak, rzeczywiście um, Ośrodek Studiów Wschodnich już pod koniec pierwszej kadencji Borysa Jelcyna i przy wyborach na drugą kadencję mówił, że Kreml zaczyna flirt przede wszystkim z, ze służbami specjalnymi. Czyli z dawnym KGB, a wtedy FSB, a dwa, że zaczyna przejmować retorykę nacjonalistyczną. Już wtedy pokazywano na Dugina, dzisiejszego, właśnie najważniejszego ideologa Kremla, i wskazywano, że w pewnym momencie, i to zresztą potem się działo, na przykład oligarchowie ci słynni w tamtym okresie zostaną odsunięci, a przejmie to korporacja FSB. I tak rzeczywiście się stało, i, i nawet są, w książce cytuję, wypowiedzi ludzi ośrodka, którzy mówią, że to się skończy najpierw ograniczeniem wolności słowa, potem przykręcaniem śruby społeczeństwu, a być może w przyszłości także agresywną polityką międzynarodową, co rzeczywiście potem nastąpiło. I to jest prawda, że na przykład analitycy z innych krajów często się śmiali z ośrodkowych tez, mówiąc, No, co wy, Rosja jest w sumie już normalna. Jelcen jest taki rubaszny, ale, ale można z nim gadać, a Putin jest po prostu pragmatykiem. A okazało się, że no jednak doszło to, co, czego nikt sobie nie wyobrażał, że mamy krwawą wojnę na, na, na Ukrai w Ukrainie teraz. Znaczy ja odczytałem w tej książce, tak, że y, wydaje się, że oni też szybko zidentyfikowali, jakim, y, y, jakim Rosja się stanie państwem, bo Rosja... Przecież nie jest państwem autorytarnym, jak to jesteśmy w stanie dzisiaj określać, tylko po prostu państwem sterowanym przez mafię wywodzącą się z FSB czy z byłych kagibistów. Zdaje się, że oni szybko identyfikowali ten temat przejmowania surowców energetycznych i... Tak, oni bardzo długo i to właśnie jest ta żmudna praca, która, która nie zastąpi szybkie wy, wy, wyklikanie czegoś w internecie, bo oni analizowali nominacje w jakichś podrzędnych urzędach, widzieli powiązania między ludźmi, kto przyjmuje składy zarządów jakichś spółek, kto, kto idzie do administracji, no i widzieli rzeczywiście, że, że, że to jest w ten sposób przejmowane i, i że ten grupowy interes ludzi dawnych służb no bierze górę w Rosji, tak? Więc to, no rzeczywiście i też oszczegano Zachód, a co wtedy było uznawane właśnie za rusofobię i że, że Rosja przez chwilę była bardzo krajem otwartym, ale że jednak się zamyka i jednak staje się państwem antyzachodnim. Długo się wydawało, że Rosja chce być częścią świata zachodniego, potem się okazało, że, że nie. Co z ogólną ideą istnienia OSW, bo wiem, że tutaj tu gdzie się spotykamy to jest biblioteka, to jest parter, a tu, a na górze jest eksponat, który postaram się pokazać, czyli słynna mapa, która pokazuje po prostu ten smutny, to, smutny, to, to jedno z najgorszych wydarzeń w historii Polski w XX wieku, czyli to jak zostaliśmy podzieleni przez dwa mocarstwa. Tak, mapa, o której mowa, to jest taki jeden ze skarbów ośrodkowych, została ona podarowana przez Jerzego Bara, dyplomatę świetnego, który pracował na placówkach na wschodzie wiele lat. A to jest rzeczywiście oryginalna sztabowa sowiecka mapa, na której zakreślone są takimi kredkami czerwonymi, bodajże ten, ten podział Ribbentrop-Mołotow, tak? ta linia. Przebiegu i to ona tam wisi ku przestrodze dla pracowników ośrodka, aby nie ustawali w wysiłku, że jednak trzeba badać, analizować sytuację na wschodzie i oszczegać. Druga taka metafora, którą Marek Karp często powtarzał pracownikom, to jest to, że ośrodek jest taką strażnicą, która ma za zadanie obserwować, czy, czy na stepie nie widać kłębów dymów zbijanego przez pyłu zbijanego przez kopyta na jeźców, tak, którzy ze wschodu pędzą. No bo jak już zobaczymy samych jeźdźców, to będzie już trochę za późno i się nie zdołamy obronić, więc te metafory miały właśnie służyć pracownikom, no żeby mieć w tyle głowy to, że właśnie, że ten wysiłek, tak, żeby obca ręka nigdy nie, nie kreśliła po Polsce już. No dobrze, co z tymi służbami, bo powiedziałeś o białym wywiadzie, że biały wywiad jest legalny, no nie wiem, czy jak jesteś gdzieś w podróży, powiedzmy w, jakimś, w jakiejś byłej sowieckiej republice i rozmawiasz z kimś, kto jest emerytowanym, emerytowanym pracownikiem zakładów zbrojeniowych, bo akurat tam pijesz z nim kawę i tam go o coś podpytujesz, to czy, czy to jest biały wywiad, czy to jest już szary wywiad, czy to jest po prostu działalność szpiegowska? No bo tutaj mamy pewnego rodzaju kontrowersje. Czy OSW był jakąś przybudówką w pewnym momencie dla polskich służb tych prowadzących działalność wywiadowczą? Czy nie był? OSW, tak jak mówiłem, jest dzieckiem służb specjalnych. Powstał w zamyśle no, ludzi, którzy reformowali wówczas Służby, służby specjalne i pewnie takim pierwszym pooruszycielem były właśnie ludzie związani ze służbami. Już wieloletni wicedyrektor ośrodka i współtwórca Bartłomiej Sienkiewicz no, jest jednym z twórców Urzędu Ochrony Państwa, ale też inne osoby się przewijały to raz w tej instytucji, to w drugiej. Na czym polega różnica? No właśnie różnica polega na tym, że jeśli rozmawiamy z takim byłym emerytowanym inżynierem zakładów zbrojeniowych, to, to ludzie ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiają z nim po dobroci. Nie wymuszają na nim niczego, nie przekupują go, po prostu słuchają tego, co on chce powiedzieć, to raz i potem nie, nie starają się jeszcze mu wykraść notesu z telefonami. Dwa, że oczywiście te podejrzenia, bo taka instytucja musiała rodzić podejrzenia, nawet przecież dziennikarze na wschodzie i nie tylko są uważani, że to w sumie tak naprawdę mają dwa etaty. Jeden to jest praca w redakcji, a drugi to jest praca w służbie i wielu dziennikarzy te dwa etaty miało. Tak? Jak pokazały ostatnie... Wydarzenia. To właśnie, ale to jak ta praca dziennikarza i szpiega często jest ze sobą pokrewna, zwłaszcza w krajach, zwłaszcza w, jeśli mówimy o korespondentach zagranicznych, prawda? ale często też służby, nie wiem, suflują dziennikarzom jakieś materiały i o, o wielu redakcjach się mówi, że są słupem ogłoszeniowym służb i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście jest jakaś tam granica, natomiast no, ośrodek podkreśla, że jest to instytucja apolityczna, ale też, co jest bardzo ważne, um, że teksty ośrodkowe, bo to potem właśnie było często mylone, że teksty ośrodkowe nie są stanowiskiem polskiego rządu, ponieważ ośrodek podlega polskiemu rządowi, to często brano to jako tezy jakichś analityków, brano to jako stanowisko polskiego rządu, co rodziło czasem protesty czy kontrowersje ze strony państw wschodnich. To samo dotyczyło na przykład pobytu wysłanników ośrodka w tak zwanych parapaństwach, czyli tych krajach, które są odrywały się od jakiegoś państwa i są nieuznane, no i potem, a to nieuznane państwo bardzo często się chwaliło, że w ogóle ktoś odwiedził ich i mówili, że na przykład tam delegaci polskiego rządowego ośrodka odwiedzili nasze para państwo. no to od razu ta była metropolia się skarżyła, że jak to polscy urzędnicy legalizują to państwo, no więc od paru lat już jest informacja, że, że to są tezy i one nie są stanowiskiem państwa Państwa Polskiego, ale dlatego, że ludzie o, ośrodka Studiów Wschodnich. Bywali podejrzewani o to, że, że, że szpiegują także, no to czasem mieli różne nieprzyjemne przygody na wschodzie, na wschodzie. Dawano im do zrozumienia, że są niechciani. Niektórzy zostali objęci zakazem wjazdu, niektórzy byli z, zmuszani do wyjazdu w mniej subtelny sposób. Na przykład jedna z analitycznego środka studiów wschodnich w swoim pokoju hotelowym znalazła walizkę już z biletem powrotnym, który ktoś tam podłożył, jako sugestie, że weź, pakuj się i wyjeżdżaj. Na przykład właśnie wspomniany wcześniej Stanisław Zapaśnik jeżdżąc do Buriacji no, był świadkiem tego, że, że go szukano, że się pytano o niego, bo wyglądał dość charakterystycznie na tle mieszkańców Buriacji, więc, więc wiadomo, że, że funkcjonariusze pytali, pytali o niego, więc te podejrzenia były. Co więcej, no, oczywiście to, że ludzie ośrodka tacy jak Bartłomiej Sienkiewicz, czy, czy potem na przykład Jacek Cichocki, który został ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb, troszeczkę no, sami jakby dolewali tutaj oliwy do ognia, no bo, 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 bo wtedy mówili, no proszę, wszystko jasne. Ale nie. Ośrodek był dzieckiem służb, jest dzieckiem służba, ale jest teraz po prostu osobną, analityczną jednostką Białego Wywiadu. Takich jednostek na świecie jest bardzo dużo. I to jest też pomysł anglosaski, na przykład, że istnieją różnego rodzaju ciała czy komitety, które nie są stricte służbami, ale które zajmują się analizowaniem świata. Tylko nadal powinniśmy zrozumieć, dlaczego, yy, dlaczego tego rodzaju praca, czy tego rodzaju myszkowanie na Wschodzie. Yy. Tego rodzaju wysyłanie ludzi w te takie troszkę dzikie i zapomniane miejsca miałoby być punktem odniesienia i miałoby, miałoby być istotne dla Polski, skoro wtedy byliśmy w czasie, w którym nie wiem, Bruksela była ważniejsza, w którym y, zachodnia Europa była ważniejsza, byliśmy totalnie zwróceni na, na zachód. Już nie mówię nawet o, o Waszyngtonie. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego to było tak istotne. No podam, opowiem na przykładzie NATO, no bo NATO jednak jest tą instytucją zachodnią, do której żeśmy pędzili co sił, ale NATO było zawsze postrzegane i zresztą powstało jako przeciwnik najpierw Związku Radzieckiego, ale potem Rosja jako spadkobierca Związku Radzieckiego dalej uważała na to za zagrożenie. W związku z czym rozszerzenie NATO na wschód było interpretowane przez Moskwę jako agresja niebezpośrednia, ale skierowana przeciwko niej. No i duże pretensje i chęć za Blokowania właśnie wejścia Polski do, do NATO. I tutaj na przykład ośrodek wykazał wielką pracę, dlatego że poz, monitorując cały szereg wypowiedzi stanowisk rosyjskich, doktryny wojennej rosyjskiej, pokazywał Amerykanom i nie tylko, że Rosja dalej jest państwem, które może stwarzać kłopoty, nie tylko właśnie regionalne, natomiast też może być zagrożeniem dla, dla świata zachodniego. I być może dlatego się udało przekonać elity amerykańskie, bo na, w połowie lat 90. to wcale nie było oczywiste. Większość Amerykanów uważała, że zimna wojna się skończyła, mamy gdzie indziej zmartwienia, nie wiem, radykalizm islamski, może południowochińskie, co ta Rosja już jest upokorzona, biedna i się może zdemokratyzuje. Nie, ośrodek mówił cały czas. Rosja może być niebezpieczna, nie należy rozmawiać z Rosją o rozszerzeniu NATO, ważne jest poszerzenie o te kraje Europy Ośrodkowej. Więc to pokazuje, że, że ten wschód, czy obserwowanie wschodu no, też miało funkcję naszej polityki zachodniej. Często mawiano w Polsce, że nasza pozycja na zachodzie zależy od tego, co od naszej pozycji na wschodzie. Być może jest odwrotnie bo nasza pozycja na zachodzie bardziej warunkuje naszą siłę na wschodzie, ale przecież my graniczymy z tymi państwami, mamy jakieś powiązania. Dawniej Rosja była głównym dostawcą energii na, do Polski, na, na resztę Europy, więc to było wszystko rzeczy, z którymi musieliśmy się jakoś mierzyć. Wspomnę też chociażby o Kaliningradzie, który ciągle był. Wydawało się dla nas zagrożeniem, tak? czy widzieliśmy w tym jakieś niebezpieczeństwo. Także tematów do zajmowania się wschodem z punktu widzenia państwa polskiego jest bardzo dużo, ale ośrodek wschodni, studiów Wschodnich też ewoluował i coraz bardziej jakby zakreś, za, za, e, poszerzał swoje pole zainteresowania a to o Bałkany, a to o Niemcy, a to o Europę Północną, a to o Chiny. No i w tym momencie rzeczywiście ośrodek e, no, śledzi w, w, w sporą część świata. No właśnie, w pewnym momencie to było tak, że były dwie, takie dwie wizytówki po, Polski dla, dla tych ludzi z zachodu zainteresowanych tym, co się dzieje na wschodzie. Pierwszą oczywistą wizytówką już po, po tych interwencjach amerykańskich to była jednostka GROM, a drugą to właśnie środek Studiów Wschodnich. Te interwencje amerykańskie w Iraku i w Afganistanie to też z jednej strony kontrowersyjna sprawa, ale z drugiej też dość istotne, jeśli chodzi o, o, o wkład, o środka w to. Zdecydowanie. Tutaj dodam, że um, takim ojcem... Y chrzestnym obydwu, obydwu właśnie instytucji był Krzysztof Kozłowski. Um, jemu zależało na rozwoju tych instytucji, instytucji. I nawet jak nie weszliśmy do NATO, to mawiano właśnie, że GROM i OSW um, to, są już, to są instytucje, które już tam są, bo współpracują, bo są cenione. Z jednej strony, można powiedzieć, siła i rozum, tak? no bo nie ujmując z z GROMu, no oni przede wszystkim działają siłowo, natomiast analizy są środka umysłowo. Ale razem to się uzupełnia, więc to były takie elementy dość szybkie, szybkiego działania w strukturach natowskich. I potem, rzeczywiście jak doszło do interwencji w Afganistanie czy w Iraku, Ośrodek Studiów Wschodnich organizował szkolenia dla jednostek specjalnych i dla żołnierzy potem, przygotowując ich na to, co ich tam spotka. To były nawet takie banalne rzeczy, typu higiena w krajach tropikalnych. To były takie rzeczy jak obyczaje jak nie wywołać w miejsc, wśród miejscowej ludności na bazarze jakiejś kontrowersji, prawda, zachowując się nie tak, jak to jest przyjęte w, w, w krajach muzułmańskich. Więc to były tego typu nawet proste zwroty, ale to było bardzo przydatne dla polskich żołnierzy. Że natomiast oś Ośrodek Słudziów Wschodnich nie miał wielkich złudzeń, być może w przeciwieństwie do amerykańskich partnerów, że tutaj, że w tych krajach, jak, które się zaleje miliardami dolarów, zrodzi się kwitnąca demokracja i, i, i takie kraje na wzór zachodnich, tak? Natomiast istotne było to, że, że z punktu widzenia polskiego interesu istotne było to, że pokazaliśmy się jako wiarygodny partner um, Stanów Zjednoczonych i, i całego NATO, tak? To jest ciekawa sprawa, bo tam gdzieś między wierszami chyba, może nie między wierszami, tylko tam napisałeś, że, że takie kraje, na przykład jak Rumunia czy Węgry, nigdy nie, nie stworzyły w ogóle takiego środka, mimo że też graniczą i są... Tym najbardziej na wschod, tą najbardziej na wschód wysuniętą flanką czy NATO, czy, czy Unii Europejskiej. Dlaczego Polska? Dlaczego Polska jest zawsze tak zainteresowana i rości, sobie, i rości sobie to prawo do tego, żeby być tym też dla tych dalekich narodów, czy dla, dla jakich krajów, tym Lechistanem, który gdzieś tam łączy Europę i Azję? No to pewnie wynika z, z historii, z tradycji, którą umiejętnie podjął Marek Karp, twórca ośrodka. Um, I przekonał y, 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 mocodawców, że, że trzeba taki ośrodek powołać. Ale rzeczywiście to warto powiedzieć, że w latach 90., kiedy upadł komunizm i, i, i Związek Radziecki się rozsypał, na świecie kasowano tego typu instytucje. Ich było cała masa w czasie, tak zwanych sowietologicznych instytucji. Tego było bardzo dużo. Natomiast y, no, ten system grantowy na świecie sprawdził, że po prostu ucinano fundusze albo przerzucano tych analityków na inne zagadnienia y, y, w innych częściach świata. Tak? I w pewnym momencie ośrodek był tak. Takim trochę rarogiem chyba, czy czymś no, niezwyczajnym w otoczeniu, gdzie wszyscy się jakby zajmowali czymś innym. Tylko, że potem jak się spoja przyszedł Władimir Putin i się zrobiło coraz mniej ciekawie na wschodzie, nagle okazało się, że tych państwa brakuje, że jest taka luka, że przez 10 lat no, nie ma tego. Takie sztafety pokoleń wśród ludzi zajmujących się tymi zagadnieniami, i to trzeba nadrabiać. I to był dobry czas dla ośrodka, bo nagle on wypłynął też na szerokie międzynarodowe wody, bo, bo miał to know-how, miał informacje, e, analitycy się wyuczyli języków e, i byli gotowi. I dzisiaj już analityków studi Ośrodka Studiów Wschodnich można spotkać na konferencjach od Australii przez Tajwan e, po Waszyngton. Marek Karp i idea. Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli tego pomostu, które łączyło Rzeczpospolitą z, ze Wschodem. No trudno nie nabrać ogromnej sympatii do Marka Karpia po lekturze Twojej książki. Był to człowiek barwny, człowiek, który umiał zjednywać sobie ludzi z, praktycznie z każdej z każdego obszaru i nie tylko wielkich poetów, wielkich polityków, ale także zwykłych ludzi. I też swoich pracowników, bo chyba tak było. Dla mnie to taki miks trochę Zagłoby z, z Jerzym giedrojciem, Nie wiem, czy to jest słuszne porównanie. Nawet sobie dworek wybudował taki, który był takim symbolicznym nawiązaniem do czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak, Karp rzeczywiście był osobą wielobarwną, nie, mogę powiedzieć tak, nie, nie święci garnki lepiej, tak? i jakby Karp miał swoje słabości, swoje wady, ale jeśli patrzymy na bilans działalności człowieka, no to wydaje mi się ona zdecydowanie pozytywna. Rzeczywiście ten dwór, który wybudował, odbudował, właściwie wykupił najpierw ruinę zupełną, a potem odbudował, był takim ziszczeniem jego marzeń, bo on marzył o takim właśnie od, od, odtworzeniu, przynajmniej w idei takiego dawnego świata ziemiańskiego, gdzie właśnie ten, te, te, te wpływy ze wschodu, z zachodu się ze sobą łączą i to widać w tym, w tym, w tym budynku, w tym, w tym domu tam są i orientalne dywany, i stare meble, no wszystko wspaniale, ale to też to marzenie było bardzo kosztowne i ono też stało się przyczyną klęski życiowej Marka Karpia, ponieważ no, popadł w długi, musiał, został biznesmenem, co też nie było tak bardzo szczęśliwe, będąc szefem jednostki rządowej. Na te długi doprowadziły go do różnego rodzaju problemów, które go zmusiły do ustąpienia z funkcji dyrektora OSW. Padł cień, posądzenia, posądzenia o łapówkarstwo. Kwoty były na tamte czasy, czy jakbyśmy porównali z dzisiejszymi, może śmieszne, ale jednak no, to nie chodzi tylko o kwoty, tylko o same standardy. Ale chyba też wielkością karpia było to, że nie przyspawał się do fotela nie, 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 i potrafił ustąpić z funkcji i przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu. No właśnie, to jest ciekawa sprawa to kolejne pokolenie, bo. Poza tym, że, że bardzo sympatycznie mi było czytać tą twoją książkę, bo moim serdecznym kolegą, byłym kolegą redakcyjnym jest Wojt, Wojciech Stanisławski, który tam został opisany. Od razu, mu, od razu mu zrobiłem screena i od razu wysłałem, mówi, że on nie miał z wrażenia i Wojtka tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. To Wojtek to właśnie ten specjalista od, od Bałkanów, ale w ogóle taka rzesza, jakiś w ogóle... Za... Kuźnia wyjątkowych ludzi, którzy zrobili, mówiąc nie ładnie kariery, ale na rzecz państwa zrobili karierę. Tak, znaczy OSW jest fenomenem, dlatego że, jak mówimy instytucja, administracja, to się to kojarzy z czymś strasznie z z ludźmi siedzącymi w, za biurkami i wypełniającymi jakieś tabelki w Excelu. Natomiast powiedzmy, ośrodek jest takim miksem może, czymś między redakcją, gdzie jest dużo swobody, rozmowy i tak dalej, a on, powiedzmy uczelnią, gdzie jednak jest jakiś rygor ym, i dyscyplina. DISC2 a tu, się, tu są zalety tych dwóch światów, a nie ma wad, przynajmniej tak yy, się wydaje. Yy. I tu są ludzie, nazbierało się bardzo dużo ludzi. Znaczy od takich, to nawet w padają takie słowa, że to też było sporo freaków, czyli takich zapaleńców, wariatów, którzy brali plecak, jechali na wschód, plądrowali ten wschód intelektualnie oczywiście, poznawali ludzi, byli pasjonatami, po ludzi, którzy są, porobili kariery w, w polityce i widzimy ich dzisiaj w garniturach. Um, ale ten sam Jacek Cichocki, który dzisiaj jest szefem kancelarii Sejmu. Yy, Włóczył się po Kaukazie, tam znalazł pierwsze wahabickie materiały, e, czyli do, dotyczące tego, że ta radykalna forma islamu się rozprzestrzenia. Tam, e, ponieważ na przykład nie byli w stanie analizy ze środka obliczyć przepustowości portów, no to siedział godzinami i liczył statki w przepływające i wypływające z jednego z portów e, na Kaukazie, więc... E, więc no a dzisiaj oczywiście z poważnym panem kierującym pracami administracji Sejmu, no więc widać, że, że tacy ludzie się tutaj odnajdywali. Warto wspomnieć Wojciecha Góreckiego, autora przecież znanych i cenionych książek reportażowych, ale przecież cała masa innych innych ośrodkowych analityków pisze książki, więc oni porobili kariery zarówno takie powiedzielibyśmy urzędnicze, takie no, seriozne, poważne, ale wielu z nich funkcjonuje w takim świecie właśnie bardziej wagabunckim, można tak powiedzieć. No i sam Wojciech Stanisławski też przecież jest bardzo ważną postacią, a on ten dział bałkański właściwie w pojedynkę rozruszał. I to było bardzo ważne, bo to był ten moment, kiedy myśmy weszli do NATO i nagle zaczęła się akcja NATO w Serbii i nagle objawił się Stanisławski, który mógł te, a zna język, który mógł te materiały przekazywać i Polacy znowu mogli zabłysnąć, tak? a, a umieli ten kontekst bałkański wpisać w szersze zainteresowania Rosji tym rejonem, więc też mieli takie świeże spojrzenie i to zostało zauważone, zauważone w NATO, a potem ten dział się rozrósł do dużego działu środkowoeuropejskiego, jednego z ważniejszych dzisiaj w ośrodku studni wschodnich. Też warto wspomnieć Stanisława Zapaśnika, profesora, który, który fascynował się burjacją i na koniec chyba został nawet szamanem buriackim. To są, to, to, Więc Tu jest barwnych, wiele barwnych postaci, które no, jakby nie pasują do takiego wizerunku człowieka, który w marynareczce czy, ścibie sobie jakieś tam teksty i czyta książki. Tak? Trochę, trochę, można powiedzieć, trochę awanturnictwa w biografiach ludzi i ośrodka, takiego awanturnictwa przygodowego oczywiście jest. Odcinek zacząłem troszkę sensacyjnie, bo może tak trzeba było, żeby zainteresować, no ale 20 lat temu, gdy był ten wypadek, szefa, byłego szefa ośrodka studiów wschodnich, Marka Karpiat, rzeczywiście media w taki sensacyjny troszkę sposób podchwyciły temat. Zresztą to nazwisko pierwszy raz usłyszałem, bo wtedy, umówmy się, 20 lat temu czy 25 lat temu nie. Nie każdy wiedział, co to jest ośrodek Studiów Wschodnich, a tym bardziej nie każdy musiał wiedzieć, kto to jest Marek Karp. No ale to, to nazwisko też pojawiło się później w takich rozmowach moich rówieśników, zainteresowanych bardziej polityką, czy zainteresowanych tym rosyjskim zagrożeniem, czy działalnością rosyjskich służb w kontekście, w kontekście jakiegoś zamachu jakiegoś morderstwa jakiegoś mordu w kontekście bardzo tajemniczej śmierci. Oczywiście, wyznawcy tych teorii, że Rosjanie likwidują, no bo likwidowali, taka jest prawda, przekonywali, że, że ten wypadek nie mógł być przypadkiem, że to jest robota wschodnich służb, że to jest może robota czy białoruskiego KGB, czy, czy GRU, jak zwał, tak zwał. Ale chyba trudno, jednak tak zupełnie racjonalnie, gdyby, gdy przyjrzymy się na, to, na ten wypadek nieszczęśliwy, trudno chyba uwierzyć w to już taką stronę czysto technicznej. Raczej służby nie mordują w sposób tak przypadkowy, bo to był, to był przypadek. Tak, rzeczywiście. Znaczy, oczywiście na Wschodzie były tak zwane te wypadki, gdzie załatwiano opozycjonistów na przykład ciężarówką, tak? że jakaś ciężarówka taranowała samochód. Ale nie było takiego przypadku, kiedy jedna ciężarówka wpycha ofiarę pod bogu ducha winną, ciężarówkę jadącą z naprzeciwka. To technicznie wymagałoby współpracy w sumie tych trzech kierowców. Tak? Po drugie Marek Karp no, nie był Litwinienką, tak? nie był taką postacią, którą należało w ten sposób zlikwidować. To, że się nie podobał, jego działalność mogła się nie podobać wielu ludzi, no też jeszcze nie, nie, nie predestynowała go aż do takiego, do takiego losu, prawda? Natomiast oczywiście, że takie skojarzenia się rodziły. Wielu ludzi, którzy dowiedzieli się o śmierci Karpia, go znało, miało dwojakie skojarzenia. Jedni mówili, że no nic ich to nie zdziwiło, bo Karp, chociaż dużo jeździł samochodem, nie był wybitnym kierowcą a czasem nawet przysypiał za kierownicą, a drugie, właśnie to, że, że służby, tak? Sam Karp czuł się zagrożony w ostatnich latach. To się wiązało z tymi kłopotami finansowymi, prawnymi, które no miały jakieś też gospodarczo-polityczne podłoże, ale raczej wskazywały, jak mówiła żona wówczas, wskazywałoby może na polskie służby, które jakoś go chciały wyeliminować z biznesowych przedsięwzięć. Więc, ale jak z tego, że ktoś się czuje zagrożony, jeszcze nie zawsze świadczy, znaczy To nie zawsze jest dowód na to, że zagrożenie istnieje. Oczywiście po jego śmierci rozpętała się taka histeria medialna. Jedna z gazet napisała, że on wyszedł ze szpitala, ja tylko dostał kamieniem na parkingu w głowę. Podejrzewano, że skoro przeżył wypadek, to może ktoś go w końcu zlikwidował w szpitalu. Ja przeglądałem materiały śledztwa prokuratorskiej, potem cały proces. I szczerze mówiąc, znaczy no się nie mnie oceniać, ale ta dokumentacja dotycząca zarówno wypadku, ci wezwani biegli od spraw drogowych, ale potem biegli medyczni też, to śledztwo było przedłużane, więc widać było, że drążono temat. No, rzeczywiście wskazuje, że raczej było to zbieg w bardzo wielu nieszczęśliwych okoliczności, które doprowadziły do śmierci. Ale też um, wszyscy, którzy mówią podobnie jak ja, mówią, no, że zostawiają sobie ten margines, bo jakby się pojawiła jakaś informacja, nowa przesłanka do weryfikacji swojego zdania. A zaś jeden z przyjaciół Marka Karpia, Mariusz Maszkiewicz, polski dyplomata, mówi, że tak, że pewnie to właśnie było tak, jak opowiadamy. Ale Karp sobie zasłużył na tę legendę w pewnym sensie, tak? Że jakby jest opowieść o nim i, o, i, i to, że on być może został przez kogoś zamordowany, to, to, to jakoś sobie zasłużył na to. No nic na razie nie wskazuje na to, tak, że mógł się komuś aż tak narazić. Ośrodek studiów Wschodnich dziś nosi do mnie imię Marka Karpia. I słusznie, biorąc pod uwagę to, co opisałeś, jaki, jaki ten człowiek miał wkład w ogóle, jak był uparty w stworzenie tej instytucji. Dzisiaj za sprawą tej medialnej rewolucji, której tutaj chyba też jesteśmy beneficjentami, bo, bo, bo są podcasty, bo jest YouTube i widzę, że w tych wszystkich kanałach, które też pewnie moi widzowie też oglądają, ci eksperci, Ośrodka Studiów Wschodnich się bardzo często pojawiają i bardzo często fajnie występują, bo mówią ciekawe rzeczy. Trzeba przyznać, że to są ludzie naprawdę bardzo sensownie przygotowani do tego i, i taka po prostu elita tej takiej analizy geopolitycznej w spojrzeniu na, na Wschód. A też niestety sprzyja im to, że, że, że te prognozy okazały się przerażająco aktualne, że że od wschodu się tutaj Polska tyłem nie jest w stanie odwrócić, bo tam cały czas się coś, coś gotuje, cały czas coś kipi. Ale Ośrodek Studiów Wschodnich pęcznieje. Można powiedzieć, że pęcznieje, że nie skupia się tylko na krajach, były, byłych, byłych krajach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czym zajmuje się teraz, skoro jesteś związany z tą instytucją? Napisałeś monografię tej instytucji, bo, bo robią coraz więcej ciekawych rzeczy i, i coraz więcej ciekawych opracowań związanych z tym, co, co, co nas czeka w przyszłości. Tak, bo świat się rozwija, jest coraz bardziej no to wszystko ze sobą poplątane i kiedy Ośrodek powstawał, to w ogóle miał się zajmować jeszcze Związkiem Radzieckim, bo wtedy istniał Związek Radziecki. Zaraz potem się okazało, że zamiast Związku Radzieckiego jest cała masa państw różnorakich i, i, i trzeba się nimi zająć. Potem rzeczywiście się okazało, że ekspansja też gospodarcza Rosji, głównie jeśli chodzi o energetykę, no, no dotyka takich krajów jak Niemcy. tak I Co może być problemem dla nas, bo ciągle przecież pamiętamy te problemy z, z, z rurami tu i tam budowanymi. No więc Niemcy też trzeba było się zastanawiać, co, jest, co się dzieje w Niemczech, ale też właśnie ta w, w, sytuacja na Bałkanach, gdzie się splotły interesy Zachodu i Wschodu, e, no też wymagała. A jak mówimy o Rosji, no to jest pogranicze z Chinami, tak, w związku z czym, e, gdzie często mówiono, tam spekulowano na przykład, czy, czy część Syberii może odpaść od... E, od Rosji i zostać pochłonięta przez Chińczyków. No więc jak się okazało, że tak naprawdę nie da się zajmować tylko takim tym wyjętym obszarem. Przecież problem islamu, a islam to Bliski Wschód, no to jeszcze od wojny w Czeczeniu, tak, pokutuje. Afganistan, no to kiedyś była wojna Związku Radzieckiego w Afganistanie, potem Amerykanie, więc, więc te doświadczenia są strasznie ze sobą jakby istotne, to, że trzeba to wiązać. Najlepszy przykład taki, że analizy ośrodka studiów wschodnich są goszczeni często na przykład na Tajwanie, bo Tajwan obserwuje sytuację, wojnę, wojnę rosyjsko-ukraińską pod kątem swoich problemów z Chinami, tak? I cały świat się zastanawia właśnie, że to tutaj być może jest jakiś precedens i, i to warto w ten sposób śledzić. Więc, więc rzeczywiście ośrodek studiów wschodnich z nazwy cały czas ma ten wschód, natomiast no dzisiaj monitoruje już znaczną większość Dużą część Europy i, i innych obszarów, ale dalej wykonuje tą samą robotę, to znaczy monitoruje sytuację na świecie, monitoruje wydarzenia i patrzy, gdzie, gdzie są jakieś może zagrożenia, albo szanse też, tak? no bo czasem są też e, szanse. No dobrze. Andrzej Brzeziecki był gościem Historia, jakiej nie znacie, w kolejnym ciekawym odcinku. Książka zmierzyciarszynem polecam. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak powstawała jedna z najciekawszych, moim zdaniem, instytucji polskich w ostatnich 30 latach, to, to naprawdę jest ta książka. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję Ci za obejrzenie, czy też wysłuchanie do końca odcinka. Pamiętaj o kliknięciu subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić kolejnych materiałów. Już wkrótce na kanale opowieść o tym, dlaczego Finlandia nie stała się krajem demokracji ludowej albo wręcz Radziecką Republiką. Oraz odcinek, w którym przybliżymy najnowszą historię broni nuklearnej i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Stany Zjednoczone otrzymują arsenał pozwalający sprowadzić zagładę na kilka planet, takich jak Ziemia? Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, to zapraszam Cię do wpłat w serwisie Patronite, albo też do dołączenia do wspierających na YouTube lub wykupienia subskrypcji w serwisie Spotify.